które wybraliśmy celowo, będzie w Nowoczesnej więcej członków. Członków, którzy chcą generalnie popierać ten program, który nam przyświeca od samego początku, ale i ten, który zamierzamy troszeczkę modyfikować poprzez to, że przygotowujemy coś, co jest nowe i coś, co sprowadzi nas do tego, żeby odpowiadać na potrzeby naszych wyborców, naszych obywateli. Panie pośle? Może dwa słowa tytułem wstępu. Jak Państwo wiedzą, zapewne od samego początku, kiedy jestem posłem, a nawet kiedy jeszcze nie byłem posłem, mówiłem, że Świnoujście jest szczególnie bliskie mu sercu. Jeśli przypomną Państwo sobie pierwsze posiedzenie Sejmu, to pierwsze pytanie, które zadałem z mównicy sejmowej do Pani Premier, to była właśnie o Świnoujście i o tunel. Dlatego, że mogę się nie zgadzać z wieloma politykami, możemy się różnić, ale tunel w Świnoujściu powinien być już dawno. My to wszystko wiemy, jesteśmy ekonomistami, policzyliśmy to. Gdybyśmy otworzyli go ze 20 lat temu, to już byśmy na nim zarabiali. Więc obiecuję Państwu, że jeśli... Mam nadzieję, że PiS to zrobi. Ale mam tu ze sobą dzisiaj, gościmy naszego sekretarza Adama Szłapkę. Zaraz oddam mu głos, ale możemy Państwu obiecać, że jeśli z jakichś względów ten tunel się nie zmaterializuje, to mogą Państwo wziąć wszelkie zakłady ze mną uczynić, że Nowoczesna sprawi, aby ten tunel był. Mam nadzieję, że już teraz będzie, nie będzie musiał czekać do momentu, kiedy my będziemy mogli współrządzić krajem, dlatego że ten tunel po prostu jest potrzebny i to potrzebny jest jak najszybciej, żeby Świnoujście mogło się rozwijać. Jest też ze mną Rafał Zacholski, wiceprzewodniczący Nowoczesnej i szef zespołu ogólnopolskiego Nowoczesnej, który zajmuje się infrastrukturą i gospodarką morską. A na tej mapie, jak Państwo wiedzą, Świnoujście też ma szczególne miejsce, więc lobbujemy i za dokończeniem S3, i za drogą, za węzłem kolejowym. A teraz oddam głos Adamowi, ponieważ jest gościem, który przyjechał specjalnie na otwarcie tego biura. I on powie Państwu dwa słowa, dlaczego Świnoujście i dlaczego budujemy struktury i dlaczego to jest ważne, żeby wszyscy Państwo chcieli szerzyć dobrą nowinę Nowoczesnej. Bo tak, ekumenicznie, bo jak Państwo widzą, kraj nie idzie w dobrą stronę dzisiaj. I nawet zauważył to Barack Obama, będąc podczas szczytu NATO w Warszawie. Więc to jest bardzo ważne i dlatego jesteśmy i dlatego będziemy Państwa zachęcać do tego, żeby Nowoczesna była coraz bardziej popularna i że chcieli Państwo jej zaufać i namawiać innych. Panie Adamie, proszę. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj do Świnoujścia. Bardzo się cieszę. No to jest jakby dość naturalne. Piotr mówił od dłuższego czasu, że czeka na dogodny moment, żeby otworzyć swoje biuro poselskie, biuro Nowoczesnej w Świnoujściu. No to jest środek sezonu, bardzo ważnego, wiadomo, dla takiego miasta jak Świnoujście, więc dzisiaj jest dobry moment. Nowoczesna ma troszeczkę więcej niż rok. Rok temu zaczynaliśmy i tworzyliśmy partię zupełnie od zera. Dziś mamy swoje koła, można powiedzieć, od Szczecina do Przemyśla. 300 kół, prawie 4000 członków, także się rozwijamy. Mamy swoje biuro poselskie w różnych miejscach. Od dziś także w Szczecinie. Szczecin, tak jak Piotr powiedział, jest z całą pewnością miejscem strategicznym dla Polski. Świnoujście. Przepraszam. W Szczecinie mieliśmy rano konferencję. Tak, ja jestem cały czas ważną wtedy. Ale myślą jestem w Świnoujściu, bo chciałem powiedzieć, że jest strategiczny ze względu na gazoport niedawno otwarty. No ale no, czas najwyższy, żeby doprowadzić do tego, żeby Świnoujście było połączone z lądem. Bo to, że tak długo nie ma tunelu i tyle lat mieszkańcy Świnoujścia na to czekają, to jest absolutny skandal. I to jest to, o czym mówimy od początku. Jakby to Państwo da się zorganizować lepiej za te same pieniądze, tylko jakoś przez wiele lat tego nikt nie zrobił. Mam nadzieję, że nam za 3,5 roku się to uda, że będziemy mogli wziąć odpowiedzialność za to, co się w Polsce będzie działo, tylko przed nami bardzo wiele pracy. Widać, że sprawy w Polsce nie idą teraz w dobrym kierunku. My na to zwracamy uwagę od kilku miesięcy. Zwraca też na to Komisję Europejską uwagę, w piątek zwrócił na to uwagę Barack Obama. My staramy się to podkreślać na każdym kroku, zwracamy uwagę na błędy, które są popełniane, no i przygotowujemy się do tego, by być gotowi do wzięcia odpowiedzialności za Polskę za kilka lat. I między innymi po to są biura poselskie w całym kraju, po to, żebyśmy zawsze byli otwarci na mieszkańców, zawsze do biura poselskiego można przyjść, można skonsultować nasz program, można porozmawiać o tym, powiedzieć, jakie są najważniejsze sprawy czy dla Świnoujścia, czy kawałek dalej, dla Szczecina, czy dla innych miast. No i razem budować ten program po to, żeby za te 3,5 roku była prawdziwie dobra zmiana.